Początkowo David Ayer miał powrócić na stanowisko reżysera drugiej części, jednak zdecydowano, aby zajął się innym filmem związanym z Legionem Samobójców, czyli Gotham City Sirens. Mel Gibson, Ruben Fleischer, Daniel Espinosa, Jonathan Levin i Jaume Collet-Serra byli brani pod uwagę na stanowisko reżysera. Isabella Moner była brana pod uwagę do roli Ratcatchera. Will Smith miał powrócić w roli Deadshota, jednak zrezygnował z powodu konfliktu terminów zdjęć. Okres zdjęciowy trwał od 20 września 2019 roku do 28 lutego 2020 roku. Światowa premiera filmu Legion Samobójców – The Suicide Squad odbyła się 28 lipca 2021 roku we Francji. W Polsce zadebiutował dwa dni później, a w amerykańskich kinach pojawił się 6 sierpnia tego samego roku. Film spotkał się z pozytywną reakcją krytyków. W agregatorze recenzji Rotten Tomatoes 91% z 297 recenzji uznano za pozytywne, a średnia ocen wystawionych na ich podstawie wyniosła 7,5/10. Z kolei w agregatorze Metacritic średnia ważona ocen z 53 recenzji wyniosła 72 punkty na 100.